Witam bardzo serdecznie na lekcji fizyki. Temat dzisiejszej lekcji to jak opisać siłę. Ta lekcja jest uzupełnieniem tego, co do tej pory próbowaliśmy zrobić na nauczaniu zdalnym na aplikacji Microsoft Teams, także dla tych uczniów, którzy już tą lekcję mieli, ale z przyczyn technicznych niestety nie udało się przeprowadzić właściwie. I dla tych uczniów, którzy jeszcze tego tematu nie mieli, a powinni go mieć zrobionego, no to właśnie ten filmik jest dedykowany i dzisiaj sobie właśnie o tej sile troszeczkę jeszcze opowiemy, przypomnimy, utrwalimy, uporządkujemy. Do opisywania siły potrzebne jest coś takiego jak wektor, ale najpierw co to jest wektor, trzeba wiedzieć, czym jest siła. Więc zaczniemy od przypomnienia, wprowadzenia definicji siły. Siła jest to wektorowa wielkość fizyczna, która charakteryzuje dane oddziaływanie. Siłą oznaczamy literką duże F od angielskiego force, czyli siła. Podstawową jednostką siły jest newton, oznaczamy dużą literką N, symbol jednostki, natomiast nazwa oczywiście pochodzi na cześć Isaaca Newtona. I teraz, skoro już wiemy, czym jest siła, no to warto by wyjaśnić, co to oznacza ta wektorowa wielkość fizyczna, czym są w ogóle wektory. Wektory to graficzne przedstawienia siły za pomocą strzałki, która ma cztery cechy. Zobaczcie, tutaj na slajdzie jest pokazana pewna strzałka i ta strzałka będzie wektorem, ale żeby można było o niej mówić jak o wektorze, trzeba wskazać jej podstawowe cechy. Cztery cechy. Pierwsza cecha to kierunek, czyli taka prosta, na której znajduje się wektor, może być ona pozioma, pionowa, na ukos, tak? Tu akurat mamy kierunek poziomy. Zobaczcie, tutaj się pojawia na slajdzie linia, to jest dosyć długa, z opisem kierunek. Dalej, kolejna rzecz to jest zwrot. Chodzi tutaj o grot strzałki określający, w którą stronę działa siła, czy w prawo, czy w lewo, czy do góry, czy do dołu. Dalej mamy punkt przyłożenia, czyli po prostu początek tej strzałki. Może być on na przykład tutaj w punkcie A, ja nawet ten punkt A tutaj sobie dopiszę. Czyli w tym miejscu wektor nam się zaczyna, a w tym miejscu nam się wektor kończy. Czyli mamy już podane trzy cechy wektora. Czwarta cecha to jest wartość liczbowa, czyli po prostu tutaj będzie to długość strzałki od punktu przyłożenia do końca grota. Czyli jak tu się zaczyna wektor od punktu przyłożenia, a kończy się w miejscu, gdzie mamy zwrot, no to odtąd dotąd mamy właśnie wartość liczbową. Wartość liczbową, która jest wyrażona właśnie w tych naszych newtonach. Czym jest dokładnie newton? To jeszcze omówimy sobie, kiedy poznamy wzór na siłę grawitacji. Tam dokładniej wyjaśnię, skąd ta jednostka się bierze. Natomiast my dzisiaj się zajmiemy jeszcze na lekcji rysowaniem wektorów. Tak czy po prostu skupimy się na tym, aby rysować odpowiednie strzałki. No do tego to się sprowadza. Zadanie pierwsze. Narysuj wektor o następujących parametrach. Mamy mieć kierunek poziomy, zwrot w prawo, punkt przyłożenia w punkcie A, wartość liczbową, która będzie odpowiadała 5 newtonom. Tutaj na slajdzie mam narysowaną kratkę, a na kratce jest skala i wstępnie umawiamy się, że trzy kratki, szerokość trzech kratek, to będzie po prostu 1 newton. Kierunek mamy narysować poziomy, że więc strzałka będzie rysowana o tak o. Zaczniemy ją sobie w punkcie przyłożenia, więc to będzie punkt A i ten punkt oznaczy sobie tutaj. I musimy narysować strzałkę odpowiedniej długości. Skoro ma wartość liczbowa wynosić 5 newtonów, więc trzeba sobie tą strzałkę wyskalować tak co 3 kratki, 3 kratki, jedna jednostka. Czyli tutaj będziemy mieli 1 newton, tutaj mamy 2 newtony, tu mamy 3 newtony, tu mamy 4, tu mamy 5, czyli o tak długą strzałkę musimy sobie narysować. Kierunek poziomy, czyli mamy w ten sposób to przedstawione i zwrot mamy w prawo, czyli grot strzałki będzie o tą stronę. Żeby wektor był wektorem, jeszcze podamy jego wartość liczbową, czyli 5 newtonów. I te zadania, które będziemy dalej wykonywać, właśnie będą wokół tego oscylować. Albo żeby narysować wektor o odpowiednich parametrach, o odpowiednich tych cechach, albo po prostu na podstawie tego, jak ten wektor wygląda, aby podać jego właściwe cechy. No to zobaczmy, jak to wygląda w zadaniu drugim. Opisz narysowane wektory. Mamy na slajdzie przedstawione cztery kolorowe wektory. Tutaj mamy wektor F1, zaznaczony na czarno. Tu mamy wektor F2.
czyli strzałka w kolorze zielonym, wektor F3, czyli strzałka o kolorze niebieskim i wektor F4, strzałka w kolorze czerwonym. Dobrze, zacznijmy od opisania wektora F1, czyli tego czarnego. Kierunek tego wektora, jak widzimy, jest pionowy. Kierunek pionowy. Zwrot, tak jak tutaj przyjrzymy się na ten slajd, to widzimy, że mamy skierowany w dół, czyli zapisujemy sobie zwrot w dół. Punkt przyłożenia, czyli od którego ten wektor zaczynamy rysować, mamy w punkcie E. I wartość liczbowa, no to tutaj musimy po prostu przyjrzeć się, jak to na skali wygląda. I skala nam tutaj wskazuje, że dwie kratki to jest 1 newton, czyli musimy po prostu policzyć, ile mamy tych kratek, zeskalować sobie, określić, jaka jest wartość tej siły, którą ten wektor opisuje. Czyli tak, tutaj mamy 1 newton, mamy 2 newtony, będzie 3 newtony, a zatem wartość liczbowa, którą ten wektor reprezentuje, to jest 3 newtony. Kolejny, tym razem zielony wektor F2, dla tej siły. Mamy tutaj kierunek poziomy, czyli kierunek poziomy. Zwrot tego wektora jest w lewo. Punkt przyłożenia mamy w punkcie C. Tutaj nam się ten wektor zaczyna, więc punkt przyłożenia C. I wartość liczbowa, czyli po prostu musimy określić, jaka jest długość tego wektora i przyrównać to do jednostki, którą mamy zaznaczoną, czyli tak, tutaj będzie 1 newton, tutaj 2 newtony, tutaj 3 newtony, 4 newtony, 5 newtonów, 6 newtonów i połówka, czyli możemy zapisać sobie, że wartość liczbowa to jest 6,5 N, czyli ten wektor pokazuje nam tutaj siłę 6,5 newtona. Kolejny wektor F3, dysko. Kierunek jego tutaj jest z kolei pionowy. Zwrot mamy w górę. Punkt przyłożenia mamy w punkcie K. I wartość liczbowa, czyli trzeba sobie poskalować. Czyli tak, tu zaczynamy, mamy 1 newton, tutaj mamy 2 newtony, czyli wartość liczbowa to będzie 2n, 2 newtony mamy zapisane. I dalej, wektor F4, czyli ten wektor czerwony. Przyjrzyjmy mu się, mamy kierunek poziomy. Zwrot tego wektora mamy w prawo. Punkt przyłożenia mamy w punkcie G. I wartość liczbowa, znowu musimy sobie tutaj określić, jaka jest długość tego wektora, czyli tutaj mamy 1 newton, 2 newtony, 3 newtony, tutaj mamy 4. Czyli 4 newtony to będzie wartość liczbowa, którą ten wektor reprezentuje. I zajmiemy się teraz troszeczkę może zadaniami takimi bardziej schematycznymi. Narysuj uproszczone schematy poniższych sytuacji, uwzględniając działanie sił. I mamy cztery sytuacje. W pierwszej, dwaj chłopcy pchają kulę śniegową jednakowymi co do wartości siłami w tę samą stronę. Czyli rysujemy sobie schematyczną kulę i zaznaczamy jej środek. Umówmy się, że siły, które będą działały na jakieś ciała, czy to na kulę, czy tutaj w dalszym zadaniu na kapeć, czy na przykład no te kule śniegowe, które są wymienione, będziemy rysować od środka tego ciała. Ewentualnie w innych punktach, jeżeli będzie taka potrzeba, ale to w zależności, co będziemy tutaj rozpatrywać. Na razie w pierwszym przykładzie mamy od początku, przepraszam, od środka ciała. No to powiedzmy, że jeden chłopiec niech działa siłą jakąś F1 o takiej długości, niech działa on w prawo. Drugi chłopiec, może zaznaczę innym kolorem, ma działać siłą jednakową co do wartości i w tą samą stronę. Czyli jak będziemy chcieli drugi wektor zaznaczyć, no to ja narysuję jeden pod drugim praktycznie. Tu będzie wektor F2.
Zobaczcie, że nad symbolami F1, F2 mamy strzałkę, co oznacza, że mamy do czynienia właśnie z wektorem. To nie jest jakaś przypadkowa strzałka, tylko właśnie ta wektorowa wielkość fizyczna. Dobrze, czyli mamy pokazane, że dwaj chłopcy działają w tą samą stronę z jednakowymi siłami. I w sumie rysunek tutaj już nam to dobrze oddaje. Przykład B. Dwa pieski gryzą kapać właściciela i każdy ciągnie go w swoją stronę, jeden z piesków jest silniejszy. No to powiedzmy, że tutaj sobie narysujemy kapać i powiedzmy, że kolorem czerwonym zaznaczymy sobie w tym miejscu wektor F1, czyli niech to będzie ten piesek ten silniejszy na przykład. I w drugim, po przeciwnej stronie, powiedzmy, że tutaj gdzieś, zaznaczamy sobie wektor F2 i mamy sytuację opisaną. Czyli zobaczcie, mamy dwa pieski, są dwa ciała, które działają siłami. I ten słabszy będzie miał krótszą długość wektora, ten silniejszy będzie miał dłuższy ten wektor. Czyli z tego rysunku możemy wnioskować, że ten piesek, który jest silniejszy, przeciąga nie tylko kapeć, ale też i tego drugiego pieska, czyli taka klasyczna sytuacja, kiedy ktoś ma w domu zwierzaki i zwierzaki próbują sobie tutaj jakąś rozrywkę znaleźć, właśnie kapeć jest obiektem tej rozrywki. Tutaj właśnie w ten sposób fizycy mogą to tak rozrysować. W przykładzie C. Dwaj chłopcy toczą po kuli śniegowej, jeden porusza się na południe, a drugi na wschód z tą samą siłą. Czyli mamy tutaj jedną kulę, mamy drugą kulę. I tak, jeden z chłopców ma się poruszać na południe, czyli patrząc na slajd, to narysujemy mu wektor, o tak na przykład, to nie będzie wektor F1. I drugi ma się poruszać na wschód, no to patrząc z naszej perspektywy, powinniśmy narysować mniej więcej tak, o, jak sobie zmierzymy, te wektory mniej więcej są równe, tutaj będzie wektor F2. I możemy zapisać sobie jeszcze, że wektor F1 wartością odpowiada wektorowi F2. Tutaj celowo w tym miejscu strzałek nie piszę, dlatego że chodzi tutaj nie tylko i wyłącznie o wartość liczbową. Gdybym napisał F1 ze strzałką i tutaj F2 ze strzałką, to znaczy, że te wektory są dokładnie takie same, a widzimy, że te wektory dokładnie takie same nie są. Różnią się choćby na przykład tutaj kierunkiem, czy punktem przyłożenia, czy zwrotem. Także tutaj tylko wartość się zgadza, pozostałe cechy wektora już niekoniecznie. I sytuację mamy w sumie dla tych dwóch chłopców toczących kulę opisaną. To teraz sytuacja D, czyli tata z małym synkiem toczą kulę śniegową z różnymi siłami w tę samą stronę. Czyli mamy powiedzmy dużo kulę, tata z synkiem napiodowana i chcemy pokazać, że tata działa swoją siłą, synem działa swoją siłą. Siły są oczywiście różne, tak? No zakładamy, że tata jednak ma krzepę i będzie tutaj większą siłą działał, więc tutaj zaznaczymy środek tego ciała. Powiedzmy, że tata nie działa z taką dużą siłą. To będzie siła F1. I zaznaczymy małego synka, jego siłę, którą będzie działać. To powiedzmy, że nie będzie taka mała. I zaznaczymy sobie ten wektor F2. Czyli tato, który działa dużą siłą, synek, który działa małą siłą, różną co do wartości, ale mamy zgodny punkt przyłożenia, mamy zgodny kierunek i mamy zgodny zwrot. Więc ta sytuacja za pomocą schematycznego rysunku będzie opisana właśnie w taki oto sposób. Zadanie 4. Przedstawionych na rysunku sił wybierz te, które mają jednakowe kierunki, te same zwroty, przeciwne zwroty, jednakowe wartości. Tutaj to zadanie można zrobić na wiele różnych sposobów. Zobaczcie tutaj tych sił, na tym slajdzie mamy 2, 4, 6, 7, więc różne kombinacje tych sił można tutaj podać. My się skupimy tutaj na tym, żeby podać no przynajmniej po dwie takie same, takie, żeby tutaj te parametry zadania spełniały. No to spójrzmy. Mają mieć jednakowe kierunki. No to siły, które sobie na przykład wybierzemy, to na przykład nie będzie siła F7 i F6. Kierunek jest ten sam, mamy kierunek poziomy i jednym i drugim wektorze, czyli tutaj piszemy sobie F7 i wektor F6 na przykład.
Teraz mamy wybrać takie siły, żeby miały takie same zwroty, czyli po prostu zwrot musi być w tą samą stronę, a na przykład wybierzmy sobie wektor F2 i wektor F4. Oba są skierowane w dół, więc w sumie warunek się zgadza. Mamy F2 i mamy F4. Na przykład możecie sobie wybrać też inne wektory, które w zależności od tego, które Wam się tam te siły spodobają. Można rozwiązać na wiele różnych sposobów to zadanie. Teraz mamy wybrać wektory, które będą miały przeciwne zwroty, czyli po prostu w różne strony nam będą tutaj skierowane te strzałki. No to zobaczcie, na przykład wektor F6 i wektor F3, tak? Wektor F6 jest skierowany w lewo, F3 w prawo, więc warunek przeciwne zwroty jest spełniony. Więc mamy F6 i mamy F3 na przykład. I mamy znaleźć takie wektory, które mają jednakowe wartości. Jednakowe wartości, czy ma po prostu mieć jednakową długość strzałki. A weźmy sobie na przykład wektor F1 i wektor F5. One są niemal takie same, tylko po prostu jest przesunięcie na rysunku. Tutaj mamy na przykład niech jedna kratka to będzie 1 N, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 N. I tutaj też nie będzie 6 N, więc warunek jak najbardziej się zgadza. Czyli mamy F1 i mamy wektor F5. Zadanie piąte. Bartek i Mateusz przyciągają linę. Bartek działa siłą 100 N, a Mateusz siłą o połowę mniejszą. Narysuj wektory sił, jakimi działają chłopcy na linę. Przyjmij, że 1 cm odpowiada sile 25 N. Więc robimy sobie taki rysunek poglądowy. Niech będą dwie kratki odpowiadały 1 cm. A 1 cm to wiemy, że to 25 N. Może poprawię jeszcze raz tutaj na tablicy. Troszeczkę nam się to zamazało. Jeszcze raz. Tak, tutaj mamy Newton. Nie, jeszcze raz coś w tablicy nam tutaj składa figle. Spróbujemy. Dobra, powiedzmy, mamy 25 N, to jest N jakby co. I teraz tak, mamy narysować linę. No to linę może zróbmy koloru pomarańczowego, niech ta linia nie będzie specjalnie długa, powiedzmy ma 2, 4, 6, 8 kratek. To nie będzie nasza lina. I skoro tutaj chłopaki mają przyciągać linę, no to jednego będziemy mieli z jednej strony, drugiego z drugiej i trzeba dla nich odpowiednie wektory narysować. Powiedzmy, że tutaj podkreślę Bartka na czerwono, będzie jego wektor pokazany. Punkt przyłożenia na końcu liny umieścimy sobie i ma działać Bartek siłą 100 N, a zatem mamy tak, 25 N, 100 N, przepraszam, 50 N, 75 i 100, czyli mamy 2, 4, 6, 8 kratek. Mamy zaznaczony wektor w kierunku w prawo. Tutaj zaznaczymy sobie 100 N, czyli Bartek ciągnie po stronę. Po drugiej stronie będziemy mieli Mateusza. Tutaj może ten wektor na Mateusza zaznaczę na zielono. Ma działać siłą o połowę mniejszą, czyli ten wektor będzie musiał mieć mniejszą długość. Czyli będzie to 2, 4 kratki. I to będzie wektor, który będzie pokazywać siłę 50 N. To dlatego, że połowa stówki to 50, a zatem, żeby zobrazować tę sytuację, to narysujemy taki wektor dla Mateusza i taki wektor dla Bartka. I okazuje się, że Bartek, skoro ma większą siłę, tak większą siłą będzie na to linię działać, to przyciągnie i linę, i Mateusza, czyli podobna sytuacja jak z tymi pieskami i tym kapciem. Tutaj jest bardzo podobny schemat postępowania trzeba zastosować. Zadanie szóste. Przedstaw na rysunkach dwie siły o tych samych kierunkach, przeciwnych zwrotach, różnych wartościach przyłożone do jednego ciała. Czyli tutaj może siłę będziemy rysowali od środka ciała. Zmienimy sobie może na czerwone. Tutaj mamy środek. I mamy narysować takie siły, żeby były w tych samych kierunkach, czyli na przykład obierzmy sobie kierunek poziomy, miał mieć przeciwne zwroty i różne wartości. Czyli tak, ta siła na przykład niech ma taki kierunek, taki zwrot, to nie będzie siła F1. I mamy narysować jeszcze drugi wektor, może na kolor fioletowy. I też ten sam kierunek, zwrot przeciwny, czyli trzeba o tak narysować. I mamy
wartość F2. Widzimy, że wartościami się różnią, ta strzałka jest ewidentnie krótsza niż ta. Mamy ten sam punkt przyłożenia, tak, przyłożone do jednego ciała. Kierunki się zgadzają, zwroty są przeciwne, więc warunki dla tego podpunktu zostały spełnione. Przykład B. Dwie siły o takich samych wartościach, takich samych zwrotach i kierunkach przyłożone do dwóch różnych ciał. Czyli po prostu musimy narysować takie wektory, żeby były niemal identyczne, tylko po prostu przy dwóch ciałach się znajdujące. Czyli na przykład tutaj mamy środek tego ciała, rysujemy wektor F i mniej więcej taki sam staramy się narysować tutaj, czyli linia ta strzałka mniej więcej wyjdzie tutaj. Wy możecie te rysunki zrobić od linijki. Ja rysuję tak tutaj po tej tablicy multimedialnej, więc też tego za dokładnie może tutaj nie zrobię, ale chodzi mi przede wszystkim tutaj o schemat tego, w jaki sposób mamy postępować. Dokładności, no to już tutaj możecie to zrobić sobie dokładnie w zeszycie. To nasz płotrza tutaj tych takich wprowadzających zupełności taki rysunek też odręczny wystarczy. Czyli dwie siły o takich samych wartościach, takich samych zwrotach i kierunkach przyłożone do różnych ciał, czyli po prostu ta sama siła, tylko tyle, że dwa różne ciała. I sytuacja C. Siły o różnych wartościach przyłożone w prostopadłych kierunkach do jednego ciała. Czyli na przykład tutaj, skoro mamy środek, niech będzie siła F1 tak narysowana. Mamy mieć siły o różnych wartościach, to może tutaj zmienię kolor na czerwony. I na przykład ta siła nie będzie o taka O, zaznaczymy F2. Kierunek jest prostopadły, czyli tutaj możemy nawet zaznaczyć tutaj kąt 90 stopni. Przyłożenie, mamy zrobiony ten właśnie ten kąt, mamy dwie różne siły, przyłożone do jednego ciała, więc tutaj rysunek powinien wyglądać właśnie w taki sposób. Pracy domowej do tej lekcji nie będzie, to była lekcja, która miała Wam tutaj uporządkować to, co właśnie próbowaliśmy na tym się zrobić, ale z przyczyn technicznych nam to akurat nie wyszło. Myślę, że na tym możemy spokojnie zakończyć. Od przyszłego tygodnia już mam nadzieję wskoczymy do takiego trybu właściwego. No i mam gorącą nadzieję, że szybciutko w szkole się spotkamy. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.